Cześć, z tej strony Gorillaz.pl. Zapraszam na kolejny odcinek Grania Iranem. W tym odcinku, jak widzicie, zaatakujemy sobie Izrael, który się niebezpiecznie, powiem szczerze, rozwija. Dlatego bardzo chciałbym troszkę zaatakować ten kraj. Tutaj na pewno też chcę poinformować, że będziemy tutaj w tej grze na pewno aneksować jakieś miasto i prawdopodobnie to będzie Basra. Ponieważ ma dostęp do morza i będę potrzebował jednego miasta, gdzie będę produkował łodzie podwodne oraz drugiego miasta, gdzie będę sobie tutaj na spokojnie blokował teren. Więc tak jak powiedziałem, myślę, że zaatakujemy. Tutaj widzę, że Serbia zaczyna szaleć. I zaczyna mi się to też powoli troszkę... powiem szczerze... nie podobać. Tutaj widzę, że na pewno będę... chciał, słuchajcie, sobie oddzielić. Zastanawiam się właśnie, mam dylemat, czy zaatakować Turcję, czy Serbię. Mam wrażenie, że chyba zaatakuję tutaj Serbię, znaczy Turcję, z tego względu, że pójdę sobie przez Syrię. Myślę w tą stronę. I zaatakujemy sobie, tak jak powiedziałem, zaatakujemy sobie Izrael, Turcję najwyżej zaatakujemy, jakby to powiedzieć, drugim rzutem, a mianowicie zrobimy sobie takie kółeczko i tą samą armią zaatakujemy, myślę, teren w tych stronach. Tutaj i Serbia za bardzo się, powiem szczerze, rozwija. Gościu ma 12 poziom, a niebezpiecznie się tutaj rozwija, co mi się zaczyna bardzo, ale to bardzo, powiem szczerze, troszkę... troszkę nie podobać. Ja sobie rzucę mniej więcej wojska, słuchajcie, tędy i zaatakuję sobie ten teren, z tego względu, że tutaj mamy tutaj lotniska. Ja sobie wezmę wojska stąd i pojadę sobie zająć od razu, powiem szczerze, ten teren. Tutaj sobie oddzielę moje myśliwce bombardujące i sobie jednego wyślemy tutaj i kolejne sobie pięć wyślemy w to miejsce. Myślę, żeby te wojska sobie poszły tędy. Zająć, przeciąć praktycznie Izrael sobie tak troszkę na pół. W tym miejscu widzę, że chyba za bardzo poszaleć nie mogę. Ale zrobimy sobie taki myczek, że sobie pójdziemy tędy i sobie tędy. Ja sobie wyślę armię tędy i sobie zajmiemy to miasto. Te dwa miasta na pewno chciałbym od razu zająć. Widzę, że Serbia tutaj niebezpiecznie się, powiem szczerze, zbliża. Dlatego ja tutaj powoli będę gościa, jakby to powiedzieć, wyślę sobie szpiegów do jego kraju. Widzę, że za dużo nie ma chłopak. Prawdopodobnie ma same... oprócz, pewnie ma czołgi i do tego jakąś piechotę. Tutaj nie widzę za bardzo, żeby chłopak
tutaj jakoś sobie szalał, no niestety, ale zaczyna mi, jakby to powiedzieć, widzę, że zaczyna mi zagrażać, dlatego muszę się troszkę pospieszyć. Ja sobie wyślę armię tędy. Sobie wyślę armię tędy. Sobie wyślę armię tędy. Na pewno. Myślę, żeby zająć po prostu te punkty oporu. Jak to zajmę, to myślę, będzie bardzo fajnie. Powiem tak, nie czuję, żeby Serb mi jakoś nie wiadomo jak zagrażał, ponieważ widzę, że on nawet marynarki wojennej tutaj nie ma. Więc nie widzę tutaj powodu, żeby chłopak mi tutaj jakoś zagrażał. Tutaj widzę, że Austria się bardzo rozwija. Też on też widzę. O, poziom czwarty. Uch, szaleje chłop. Też sobie sprawdzimy, co tutaj kolega ma. Tak, na wszelki wypadek. Myślę, żeby zaatakować Serbię, choć grubo się nad tym, powiem szczerze, zastanawiam, ponieważ widzę, że tutaj może być mały problem. Ja na pewno będę chciał jego miasta sobie obstawić łodziami i myślę, że to jakoś zrobimy. Tutaj widzę Libia i Maroko sobie walczą. Tutaj Austria ma 13 poziom, więc nie widzę, żeby mi zagrażała. Cała Europa tutaj praktycznie, oprócz Białorusi i Polski, jest zajęta, dlatego też będę myślał nad zrobieniem sobie tutaj lotniska, proszę was. I tak jak powiedziałem, zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja sobie pójdę też tędy. Pójdę sobie trochę tędy. I zobaczymy, jak to możemy zrobić. Tutaj widzę, że Izrael ma z kimś wojnę. To jest właśnie ciekawe. Z Syrią. Tutaj mnie niepokoi bardzo Serbia. Serbia mnie mega niepokoi. Wasz gościu zaczyna, jakby to powiedzieć, być bardzo, ale to bardzo irytujący. Dlatego powoli będziemy robić sobie inwazję i w następnym odcinku pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Myślę, że tutaj będziemy mieć mały problem z Serbią. Dlatego nie omieszkam jej zaatakować, powiem szczerze. Widzę, że gościu za dużo lotnictwa nie ma. Patrzę też na jego sojuszników. Ale widzę, że oni tutaj jedyne Szwecja, widzę, coś może mi zagrozić, jeżeli chodzi o drogę morską, widzę. Ale zobaczymy, jak to będzie. Ja sobie tutaj na pewno będę chciał jeszcze Białoruś zająć i Ukrainę i Rumunię. Wtedy sobie pomyślę nad inwazją na Rumunię, aby mieć bezpośredni tutaj dostęp do serbskich miast. Ponieważ prawda jest taka, że jeżeli zajmę sobie Rumunię, wtedy będę mógł jednym rzutem rozwalić Serbię, powiem szczerze. Ponieważ wszystkie jego miasta będę miał na wyciągnięcie ręki. Więc plan na następną inwazję to jest Rumunia. Więc życzę mi powodzenia. Ja tutaj sobie kolejne oddziały będę wysyłał, myślę. I co? I atakujemy, prawda? Bo widzę, że tutaj trzeba będzie przyraszować z lekka.
Tutaj sobie te oddziały na pewno też zniszczymy. Tutaj mi się kolejne myśliwce uderzeniowe budują. Gdzieś tutaj właśnie, o, w tym miejscu będę chciał sobie budować MLRS-y. Bo też bardzo mi się fajnie tutaj przydadzą. Ja muszę niestety tutaj przyraszować z tego względu, bo Serbia za bardzo się panoszy, widzę. Więc robimy inwazję na Rumunię. User jest nieaktywny, więc sobie go też weźmiemy. Ok. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. I co? Lecimy z tym koksem dalej, prawda? Tutaj widzę, że kolejnego usera, czwarty poziom, też będzie trzeba rozjechać. Więc dużo będziemy mieć userów do rozjeżdżania, więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!